Witam serdecznie na wykładzie zatytułowanym Tajemnica dawnych wzgórz. Niegdyś zakładano, że biblijna relacja o wielkiej potędze Niniwy musi być mocno przesadzona, ponieważ do XIX wieku nie odnaleziono żadnych śladów po istnieniu takiej wielkiej metropolii, jaką była Niniwa zgodnie z relacją biblijną. I w związku z tym sceptycy uznali ten brak dowodu za dowód przeciwko wiarygodności Pisma Świętego. Z drugiej strony podróżujący po Mezopotamii nieraz napotykali na wzgórza piaskowe i większość sądziła, że to są naturalne wzgórza. Ale niektórzy podejrzewali, że mogą one kryć coś więcej. I jednym z nich był francuski konsul Paul-Émile Botta, który pracował w Mosulu nad Tygrysem. I znajomi mówili o nim: wielki uczony, ale konsul kiepski. Bo większość czasu spędzał zamiast na dyplomacji na wykopaliskach. I Botta skupował od miejscowej ludności stare przedmioty, ale oni nie chcieli mu powiedzieć, skąd one pochodzą. I w końcu domyślił się, że te artefakty muszą pochodzić z tych wzgórz piaskowych, z tych piaskowych kopców. Tutaj widzimy takie wzgórze, akurat ono jest z Palestyny, nie z Mezopotamii, ale możemy zobaczyć, co pozostawało po tych starożytnych miastach. Właśnie takie wzgórza, takie kopce. A w Mezopotamii piasek zasypał ruiny starożytnych miast i pozostały jedynie wzgórza. W 1842 roku Botta zaczął badać jedno z tych wzgórz, Kujundżuk, i miał nadzieję, że znajdzie Niniwę, ale szukał tam przez rok, nie dokopał się do niczego specjalnego i zniechęcony zaprzestał. Pewnego dnia zwrócił się do niego Arab z pobliskiej miejscowości Horsabad i powiedział mu, że u nich, jeśli się tylko do nich przeniesie, do ich wioski, na pewno znajdzie wszystko to, czego szuka. No on był trochę sceptyczny, bo wiedział, że tamtejsi ludzie lubią przesadzać, także posłał tam dwójkę swoich ludzi i za tydzień otrzymał od nich meldunek, że odkryli wspaniałe płaskorzeźby, które wyłoniły się z piasku. Były to piękne reliefy, były to również ogromne figury skrzydlatych stróżów, powiedzmy, których stawiano przy wejściu do miasta, których stawiano przy wejściu do pałaców, świątyń. One strzegły tego wejścia. Ciekawe jest też to, że cechy tych wielkich stworów przypominają biblijne cheruby, bo cheruby miały cechy jakich istot? Lwa, byka, orła i człowieka. Widzicie je wszystkie tutaj? Twarz człowieka, skrzydła orła, tors byka, ogon lwa. Podejrzewam, że ta tradycja sięga tradycji biblijnego ogrodu Eden, który był strzeżony przez dwóch cherubów i dlatego później te kultury, które powstały relatywnie niedługo po biblijnym potopie, na straży swoich świątyń, miast, pałaców, stawiały takich stróżów, które miały cechy właśnie tych biblijnych cherubów. Botta odkrył pałac w Horsabad, który liczył 209 komnat. A więc możemy sobie wyobrazić, jak potężny, wielki, wspaniały był to pałac. I budowniczym tego pałacu był król asyryjski Sargon II. Ciekawą rzeczą jest to, że do tego odkrycia jedynym źródłem starożytnym, które wymieniało Sargona II, był Stary Testament. I w związku z tym, że nie było pozabiblijnego potwierdzenia istnienia Sargona II w źródłach greckich i żadnych innych, również i to kwestionowano i nawet używano jako argumentu przeciwko wiarygodności Biblii, że wymienia króla, o którym źródła milczą. Tymczasem Botta odkrył pałac
potężny pałac, 200 komnat przeszło, wskazujący już sam w sobie, jak potężny musiał być ten król Sargon II, znany dotąd tylko z Pisma Świętego. To miejsce zwane Horsabad w starożytności nazywało się Dur-Sharrukin i była to stolica Asyrii, zanim Sanheryb przeniósł stolicę państwa do Niniwy. Ściany pałacu Sargona pokrywały piękne, kunsztownie wykonane sceny i tutaj możemy zobaczyć na zdjęciu żonę Layarda, która ma naszyjnik wykonany z pieczęci cylindrycznych, jakie Henry Layard odkrył w Mezopotamii. Ale zanim przejdziemy jeszcze do Layarda, to kilka słów na temat Botty. Botta nie odkrył Niniwy, chociaż marzył o jej odkryciu i bardzo mu zależało na tym, ale to odkrycie, którego dokonał w Horsabadzie, czyli w Dur-Sharrukin, było niezwykle doniosłe, dlatego że zmieniło sposób patrzenia na starożytność. Bo do tej pory uważano, że najstarszą cywilizacją był Egipt, gdyż w Egipcie można było się najdalej cofnąć wstecz do kultury, która posiadała pismo, prawda? Natomiast, co ciekawe, Stary Testament ukazywał krainę Shinar, czyli Sumer, jako kolebkę cywilizacji. I dzięki tym odkryciom, które zapoczątkował Botta, a kontynuował Layard, o którym zaraz powiem więcej, mogliśmy zobaczyć, że cywilizacja mezopotamska była tak stara jak egipska i również była to bardzo zaawansowana kultura, która posługiwała się pismem. Tam była kultura sumeryjska, akadyjska, asyryjska, babilońska, więc kultury, które jak się okazuje dysponowały bardzo zaawansowaną wiedzą matematyczną, astronomiczną. Także znaleźliśmy poparcie dla tego, co mówiła Biblia, że w tych miejscach, czy te miejsca można uznać za kolebkę cywilizacji. I tak jak wspomniałem, po Botcie drugim człowiekiem, który przyczynił się do wzrostu zainteresowania Mezopotamią, był Henry Layard, który wyjechał z Anglii w wieku 22 lat na Bliski Wschód w poszukiwaniu przygód i tych przygód miał tam co niemiara. Raz na przykład został napadnięty, ukradziono mu wszystko, włącznie z bielizną, musiał nago uciekać. Innym razem z kolei niemal się wykrwawił na śmierć, bo był kurowany pijawkami. Jeszcze innym razem bolał go ząb, to wiejski cyrulik leczył go przy pomocy szewskiego szydła. I on również zainteresował się tymi piaszczystymi kopcami w Mezopotamii, ale wiedząc na jakie trudności natknął Botta, podejrzewany o szpiegowanie, Layard udał, że wyrusza na polowanie i sprzęt do wykopalisk ukrył pod strzelbą, pod dzidą i tak zaczął swoje wykopaliska na wzgórzu Nimrud. Tam pracował w bardzo trudnych warunkach, w dzień ukrop, w nocy zimno, trzeba było spać zamkniętym w śpiworze szczelnie, żeby uchronić się przed insektami. Zaprzyjaźnił się tam z wodzem beduńskiego plemienia, które zamieszkiwało te okolice, a ten mu dostarczył pracowników, także mimo skromnych środków Layard mógł tam prowadzić pracę. I Layard to był człowiek, który miał niebywałe szczęście, bo na tym wzgórzu Nimrud nie wiedział, gdzie zacząć kopać i tak nachybił, trafił, wybrał sobie jedno miejsce i zaczął kopać szyb, żeby się wkopać w te ruiny. I proszę sobie wyobrazić, że wkopał się wprost w pałac i swoim ludziom kazał kopać na innym miejscu i wskazał im to miejsce. I ci ludzie też zaczęli kopać szyb i oni też się wkopali wprost do innego pałacu królewskiego w tym mieście. Trzeba mieć szczęście, prawda? I metropolią, którą odkryli,
w Nimrud. To było asyryjskie miasto, które było dotąd znane tylko i wyłącznie ze Starego Testamentu. Stary Testament nazywa je Kalach. I w pałacu w Kalach odkrył między innymi, również odkrył tam te piękne cheruby, ale odkrył tam coś ciekawego, a mianowicie soczewkę. Soczewkę, która powiększa ponad dwukrotnie. Optyk Walton Gasson, który ją badał, stwierdził, że wykonano ją w starożytności dla kogoś z wadą astygmatyzmu. W naszej cywilizacji wadę astygmatyzmu zaczęto korygować dopiero w połowie XIX wieku. A dopiero w XX wieku soczewki korygujące astygmatyzm stały się bardziej powszechne. Tymczasem w starożytności już wykonano taką soczewkę dla kogoś z tą wadą. Włoski uczony Giovanni Pettinato z Uniwersytetu w Rzymie uważa, że takie soczewki, tyle że wklęsłe, stosowano w starożytnych teleskopach. Bo co to jest teleskop? Wystarczy wydrążony bambus czy wydrążony kawałek drewna i dwie soczewki i mamy teleskop. I to może wyjaśniać fakt, iż starożytni mieszkańcy Mezopotamii posiadali bardzo zaawansowaną wiedzę astronomiczną. Wiedzieli o pewnych ciałach astronomicznych, które bardzo trudno jest dojrzeć gołym okiem, bez pomocy szkła powiększającego. Więc najprawdopodobniej dysponowali teleskopami zbudowanymi z dwóch soczewek. Z starożytności do naszych czasów dochowało się około 500 soczewek z różnych miejsc. Z Kartaginy, z Palestyny, również z innych terenów. Tyle, że w muzeach nie przedstawia się ich jako soczewki, bo zgodnie z obowiązującą teorią człowiek powinien dawno temu być bardzo prymitywny i dopiero teraz jest zaawansowany, więc jak człowiek bardzo prymitywny mógłby wytwarzać soczewki? Więc w muzeach się je identyfikuje najczęściej jako ozdoby. One figurują jako ozdoby, ale faktycznie były to soczewki robione z kryształu albo też ze szkła. Najciekawszym miejscem chyba, gdzie zastosowano soczewki, to są rzeźby staroegipskie pochodzące z najdawniejszego okresu historii Egiptu, a więc trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. Kiedy będziecie w Luwrze, to zobaczcie rzeźbę siedzącego skryby. To jest jedna z najsłynniejszych rzeźb pochodzących ze starożytności, datowana na trzecie tysiąclecie przed naszą erą. I kiedy przejdziecie przed tą rzeźbą siedzącego skryby, to będzie wam się wydawać, że on przesuwa za wami swoim wzrokiem. Przez długi czas nie było wiadomo, jak Egipcjanie osiągnęli tą sztuczkę. Aż uczeni zaczęli badać te oczy i okazało się, że one są zbudowane z soczewek. W każdym oku są dwie soczewki o różnej ilości dioptrii, i w związku z tym mamy taki efekt. Wydaje nam się, że ta rzeźba patrzy za nami swoim wzrokiem. I kiedy Jay Enoch z Wydziału Optometrii Uniwersytetu w Berkeley podjął się odtworzenia tej rzeźby, to stwierdził, że te starożytne soczewki są wyższej jakości od tych, które on zastosował w swoim modelu. I powiedział, że tak zaawansowane soczewki musiały być rezultatem długiego procesu tworzenia, że to nie mogły być pierwsze soczewki, które ludzie utworzyli, że to musiał być wcześniej jakiś proces, który doprowadził do tak zaawansowanej technologii. A mówimy o trzecim tysiącleciu przed naszą erą. I ciekawe jest również to, że w późniejszych dziejach Egiptu już nie produkowano soczewek. Inaczej mówiąc, ta sztuka
zamiast się rozwinąć, tak jakbyśmy zakładali, prawda, że jeśli coś człowiek posiada, jakąś zdolność, to ona się rozwija i staje się coraz doskonalsza. Tymczasem tutaj mamy inną historię. Wydaje się, że na początku ludzie posiadali bardzo zaawansowaną wiedzę i również pewne technologiczne osiągnięcia, które z czasem, aż do średniowiecza, zostały zapomniane i zagubione, bo tą samą historię mamy w przypadku piramid. Te piramidy, które ostały się do dzisiaj, to są piramidy zbudowane najwcześniej, a więc w trzecim tysiącleciu przed naszą erą. To były piramidy fantastycznie skonstruowane, które pokazują niesamowite zdolności inżynieryjne, matematyczne, geodetyczne i również konstrukcyjne. One są zbudowane z pełnych kamieni, dopasowanych tak ściśle do siebie, że tam kartkę papieru trudno byłoby wcisnąć między dwa takie bloki. Natomiast piramidy budowane w późniejszym okresie, z nich nic nie pozostało, tylko kupa gruzu, rozpadły się. O, ta technologia, którą ewidentnie posiadali Egipcjanie na samym początku, została zapomniana, została zagubiona. A to również wskazuje nam na potwierdzenie biblijnej historii, która nam mówi, że była zaawansowana cywilizacja na ziemi, różnie nazywana przez różne kultury, legendy. Biblia mówi, że była to cywilizacja przedpotopowa. Grecy mówili, że była taka cywilizacja, która się nazywała Atlantydą. I wszystkie te legendy mówią to, co mówi Biblia, a mianowicie, że została ona zniszczona w krótkim czasie, w ciągu jednego dnia i jednej nocy, za sprawą potężnego, globalnego kataklizmu, i razem z tą cywilizacją zaginęła ta wiedza, z wyjątkiem jej szczątków, które przyniósł na nowy świat Noe i jego synowie. I stąd można by wnioskować, że w trzecim tysiącleciu przed naszą erą istniała jeszcze dosyć zaawansowana wiedza. Ludzie potrafili konstruować i soczewki, i budować takie megalityczne konstrukcje, jak na przykład piramidy. Natomiast w następnych tysiącleciach już nie potrafili. W 1847 roku Henry Layard zwrócił uwagę na dwa wzgórza w pobliżu Mosulu, zwłaszcza na Kujundżuk, i w 1849 roku znów dopisało mu szczęście, bo to był ten szczęściarz, i odkrył pałac Sancheryba, a w nim 71 komnat pokrytych olbrzymimi, pięknymi reliefami. Wiele z nich można zobaczyć w Muzeum Brytyjskim, gdzie jest cały jeden hall i po lewej i prawej stronie są reliefy pochodzące z tego pałacu. Tam również odkrył archiwum składające się z 20 tysięcy tabliczek pokrytych pismem klinowym. Nie od razu je odczytano, ale już zanim odczytano te tabliczki klinowe, Layard wiedział, że odkrył Niniwę. Wiecie po czym? Bo oba pałace, które odkopał, były spalone i zniszczone podczas szturmu. A on znał dawne przekazy, które mówiły o tym, jaki los spotkał Niniwę. Ta stolica Asyrii, Niniwa, była wielką metropolią. W Piśmie Świętym czytamy, że Niniwa była bardzo wielkim miastem na 3 dni drogi pieszej, napisał Jonasz. Co to oznacza? To znaczy, że trzeba było 3 dni, żeby obejść wszystkie dzielnice tego miasta. Bo Jonasz poszedł tam z poselstwem Bożym, prawda? Więc miał obejść wszystkie dzielnice i zajęło mu to aż 3 dni. Dlaczego było to tak ważne, że to odnotował? Bo on pisał tą księgę w języku hebrajskim, kierował ją do Izraelitów. Dla nich to był szczegół godny odnotowania. Dlaczego? Bo nawet największe miasto w Judei, Jerozolima, było położone na zaledwie 30 hektarach. Tymczasem Niniwa rozciągała się na 800 hektarach.
To było ogromne miasto. Więc dla hebrajskiego czytelnika to było coś niezwykłego, coś, co warto było odnotować. I odkrycie Layarda potwierdziło te starożytne relacje, które mówiły, że Niniwa była wielką metropolią. Okazało się, że otaczało ją mury długości 12 kilometrów. Jak wiele to jest? To Ateny u szczytu swojej potęgi były otoczone murami, które miały nieco ponad 6 kilometrów. Rzym 10 kilometrów. Tymczasem Niniwa miała mury 12-kilometrowe. Do miasta prowadziło 15 bram wychodzących na wszystkie strony świata. Niniwa była pełna pięknych budowli, ogrodów, świątyń, nad którymi królował pałac Sancheryba, który był przyozdobiony złotem. Także od blasku tego dachu całe miasto z daleka świeciło tak jak słońce. Więc było to piękne i potężne miasto. Asyryjczycy od X wieku przed naszą erą do VII wieku przed naszą erą zajmowali większość Bliskiego Wschodu, to znaczy dominowali nad ogromnymi terenami. Dysponowali jedną z największych, a może nawet największą armią w starożytności. Dla nich wojna była czymś w rodzaju religii. Kampanie doroczne, militarne traktowali tak jak wyprawy krzyżowe. Za swojego głównego boga mieli boga wojny, którego nazywali Aszurem. I sztukę oblegania doprowadzili do perfekcji. Co robili? Dużymi siłami atakowali jedno czy kilka miast, kierowali na nie ogromne siły, także te miasta nie były w stanie się im sprzeciwstawić. Po jakimś czasie padały i jeśli nie poddawały się od razu, to kiedy takie miasto, które stawiało im opór, zwyciężyli, to postępowali niezwykle okrutnie z ich obrońcami, żeby złamać w ten sposób wolę całego narodu i spowodować, żeby mieszkańcy innych miast od razu się poddali. Co robili? Otóż nabijali ludzi żywcem na pal, tak jak widzicie po lewej stronie. Obdzierali ludzi żywcem ze skóry, tak jak widzicie po prawej stronie. Albo układali ludzi na stosy i stosy żywych ludzi, kobiet, dzieci, podpalali. Na przykład Asurbanipal II, zobaczcie czym się chwali, król asyryjski. Mówi tak, wielu więźniów kazałem spalić w ogniu, wielu wziąłem żywcem, niektórym obciąłem ręce i dłonie, innym obciąłem nosy, uszy, palce i członki. Wielu żołnierzom wyłupiłem oczy, usypałem górę z żywych ludzi, a drugą z ich głów. Powbijałem ich głowy na drzewach wokół miasta, spaliłem ich chłopców i córki, obdarłem ze skóry przywódców tylu, ilu się zbuntowało, a ich skóry rozpiąłem na palach. Kary stosowane przez Asyryjczyków były bardzo okrutne i były nieproporcjonalne do wykroczenia. Za relatywnie niewielkie wykroczenie można było otrzymać niewspółmierną do niego surową, okrutną karę. I dzisiaj ludzie uważają starotestamentowe prawo, oko za oko, ząb za ząb, jako przejaw okrucieństwa, jako przejaw barbarzyństwa. I czasami nawet zadają sobie pytanie, czy to jest możliwe, żeby ten sam Bóg, którego objawił Jezus w Nowym Testamencie, który kazał miłować nawet i nieprzyjaciół, żeby to był ten sam Bóg w Starym Testamencie, który dał takie prawo, że oko za oko, ząb za ząb. Ale ci, którzy stawiają te zarzuty, nie zdają sobie sprawy z tego, jaki był ówczesny kontekst. Nie zdają sobie sprawy z tego, że faktycznie to prawo było błogosławieństwem, dlatego że ono ograniczało prawo zemsty do szkody nie większej od doznanej. Czyli jeśli ktoś stracił oko przez kogoś, to miał prawo do wymierzenia takiej samej kary, ale nie większej. Co byłoby lepsze? Stracić oko za oko albo ząb za ząb, albo za oko zostać obdartym ze skóry, a za ząb zostać nabitym na pal. Pomyślmy. A więc musimy te starożytne prawa
rozumieć w ich kontekście. Nie możemy odnosić współczesnej sytuacji i współczesnych praw do starożytności, tylko musimy to prawo starotestamentowe porównywać z innymi prawami, jakie panowały w starożytności, a wówczas okaże się, że ono było błogosławieństwem, że jego celem było ograniczyć mściwość ludzi, a więc jego celem było dobro. I faktycznie zobaczmy, że te prawa nowotestamentowe, te prawa, które ludzie kojarzą z Nowym Testamentem, takie jak będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, całego serca swego i całej duszy swojej i całej myśli swojej, to jest prawo starotestamentowe. To prawo miłości mamy w Księdze Powtórzonego Prawa, 6 rozdział, werset 5. Albo prawo, które również uważa się za nowotestamentowe, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. To prawo także znajdujemy w Starym Testamencie, w Księdze Kapłańskiej, 19 rozdział, werset 18. Gdyż Bóg się nie zmienia, Bóg jest jeden, taki sam. I w okresie starotestamentowym i nowotestamentowym Bóg zawsze był i jest Bogiem miłości. Tylko, że zmieniła się sytuacja. Bóg nie wykręca ludziom ręki, prawda? Bóg dostosowuje się do sytuacji i do kultury, jaka jest w danym czasie. Jeśli to rozumiemy, to wówczas stwierdzimy, że te starotestamentowe prawa wyróżniały się korzystnie. Miały na celu dobro człowieka, ochronę. Odczytanie asyryjskich tabliczek klinowych potwierdziło też relację z księgi Jonasza, że Asyryjczycy byli bardzo okrutnym i zepsutym ludem. Kobiety zwłaszcza, myślę, nie chciałyby być Asyryjkami współczesne, bo kobiety były u nich praktycznie bez praw. Mąż mógł bez żadnych konsekwencji publicznie ciągnąć swoją żonę za włosy, mógł ją publicznie biczować, mógł publicznie nawet ucho urwać swojej żonie bez prawnych konsekwencji. Która z was chciałaby tam żyć w tej kulturze? Tak też myślałem. Nie ma ochotników. Natomiast asyryjscy królowie zmuszali żony swoich dostojników do tego, aby tańczyły nago w czasie biesiad. W świątyniach asyryjskich kobiety uprawiały nierząd, były zmuszone do uprawiania kultowego nierządu. Bywało również, że składano tam ofiary z ludzi. A więc było to bardzo okrutny lud. I teraz chyba trochę lepiej rozumiemy to, dlaczego Jonasz, którego Bóg posłał do Asyryjczyków, żeby ich napomniał, dlaczego Jonasz zamiast do Niniwy udał się w przeciwnym kierunku do Tarszysz. Na jego miejscu, gdybyśmy wiedzieli to, co wiemy teraz o Asyryjczykach, mielibyśmy pewne obawy, żeby udać się do ich stolicy. Myślę, że tak. Ale Bóg też sprawił, że pewne nadzwyczajne okoliczności jednak skłoniły Jonasza do pójścia do Niniwy i ku jego zaskoczeniu, bo on się sam tego nie spodziewał, ci mieszkańcy Niniwy, włącznie z królem, przyjęli to poselstwo napomnienia jako pochodzące od Boga i oddali się pokucie, oddali się żalowi za grzechy, nawet sam król. Czy mamy jakieś historyczne poświadczenie dla takich wydarzeń, o jakich mówi Biblia w księdze Jonasza? Wydaje się, że tak. Wydaje się, że wizyta Jonasza w Niniwie przypadła na panowanie znanego króla o imieniu Adad-nirari III, bo za jego czasów doszło w Asyrii do reformy, która polegała na porzuceniu starych bogów, na porzuceniu wielobóstwa na rzecz kultu jednego tylko bóstwa, którego nazywano Nabu.
I świadczy o tym między innymi inskrypcja, która pochodzi z panowania tego króla z 787 roku przed naszą erą i mówi ona tak, posłuchajcie. Ufaj Nabu, nie pokładaj ufności w żadnym innym Bogu. W państwie, gdzie panowało wielobóstwo. Skąd się wzięło takie zawołanie? Nie pokładaj ufności w żadnym innym Bogu. I ten właśnie król zbudował świątynię poświęconą temu Bogu, temu jednemu Bogu Nabu. O głównej roli tego bóstwa w tym okresie w Asyrii świadczy też to, że wiele imion, jakie nadawano ludziom, zawierało to imię tego Boga. I zresztą jeszcze i później to imię było popularne, bo w Biblii mamy osoby, które noszą to imię w swoim imieniu. Znacie takie? Nabuchadnezar, czy Nabuchodonozor, Nabonid również. I to bardzo mi przypomina reformę, jaką przeprowadził w Egipcie faraon Echnaton. Wkrótce po wyjściu Izraelitów z Egiptu, jeśli weźmiemy pod uwagę biblijną chronologię, to przypadło on na połowę XV wieku. Wkrótce potem panował w Egipcie faraon Echnaton i on dokonał reformy religijnej, a mianowicie obalił wielobóstwo, pozamykał świątynie tych wszystkich egipskich bożków i wprowadził kult tylko jednego Boga, którego nazywano Atonem albo Adonem. Nie wiemy na pewno, ale imię Adon pojawia się w Starym Testamencie wobec Boga, bo Adon i Adonai to jest to samo. A więc najprawdopodobniej, bo wiemy, że już jego poprzednik, Amenhotep III, już był wyznawcą tego jednego Boga. A to jest faraon, który panował w czasie wejścia Izraelitów do Kanaanu według biblijnej chronologii. A więc ewidentnie ich wpływ i wpływ plag i tego, co towarzyszyło wyjściu Izraelitów z Egiptu, był tak potężny, że zrujnował wiarę w to wielobóstwo, przynajmniej na jakiś czas. I Echnaton obalił ten cały system i wywyższył jednego Boga. Także jest to interesujące, że mamy pewne potwierdzenie pozabiblijne, zarówno dla reformy Jonasza, jak i dla pobytu Izraelitów w Egipcie i ich wyjściu, z tym, że niestety wkrótce potem już następni władcy, bo już syn Echnatona, Tutenchamon, który zaczął panowanie jako młody chłopak, został zdominowany przez kapłanów, którzy przywrócili z powrotem to wielobóstwo i zniszczyli wszystkie pozostałości po jego ojcu, nazywając go szaleńcem, nazywając go heretykiem, starto pamięć o nim z powierzchni ziemi. I Asyryjczycy też tak zrobili. Ewidentnie później kapłani znów dostali się do władzy i wyeliminowali ślady tej reformy tego króla Adoniraego III, który panował za czasów Jonasza. I odbiło się to również negatywnie na samej Niniwie, bo kto wie, jaki byłby los Niniwy i Asyrii, gdyby ta reforma Jonasza była trwała. Ale niestety następne pokolenia wróciły z powrotem do bałwochwalstwa i ta wielka potęga Asyrii niedługo potem upadła. I to potężne miasto Niniwa, otoczone tak wielkimi murami, pełne przepychu i będące stolicą wielkiej potęgi militarnej, wydawałoby się, że nie upadnie nigdy. Tymczasem prorocy starotestamentowi zapowiedzieli kilka niezwykłych proroctw dotyczących Niniwy. I zobaczmy, czy i jak one się wypełniły. Czytamy na przykład, że upojenie winem sprowadzi zagładę na mieszkańców Niniwy. Wylew rzeki i przełamanie śluz wznieci popłoch w pałacach. Ogień strawi Niniwę. Miasto stanie się pustkowiem, dzikie zwierzęta uczynią je swoim legowiskiem,
i nazwa Niniwy pójdzie w zapomnienie. To musiało się wydawać czymś absurdalnym i niemożliwym, kiedy Niniwa była stolicą tak potężnego imperium, które panowało nad większością starożytnego Bliskiego Wschodu. A jednak te proroctwa się wypełniły. W 612 roku Babilończycy i Medowie stanęli pod, wdarli się do imperium asyryjskiego i skierowali się przeciwko Niniwie. Król asyryjski Sardonipal ze swoim wojskiem obozował przed murami, żeby okazać swoją siłę i tam upijali się winem. I kiedy wodzowie nadciągającej armii od dezerterów dowiedzieli się, że tamci są w stanie nietrzeźwości, postanowili jeszcze tej samej nocy ich zaatakować. Asyryjczycy, ponieważ byli pijani, nie byli w stanie stawić czoła, jedynie z dużymi stratami wycofali się za potężne mury Niniwy i oczywiście ani myśleli się poddać, ponieważ Niniwa była otoczona potężnym murem. W mieście była świeża woda, dlatego że kanał przepływającej w pobliżu rzeki Tygrys wpływał do miasta, a więc był dostęp do wody, było wiele żywności. Nikt tam sobie wiele nie robił z tych, którzy stanęli pod murami. Król również nie, zwłaszcza że opierał się na pewnym asyryjskim proroctwie, które mówiło, że Niniwa może upaść, ale jedynie wtedy, kiedy Tygrys zwróci przeciwko niej swoje wody. A ponieważ Tygrys wylewał jedynie na wiosnę, kiedy topniały lody w Armenii, a to było lato, to król mógł być spokojny, że nic się Niniwie nie stanie. Więc sobie biesiadowali w środku, a tymczasem, jak wynika z kroniki babilońskiej, Medowie i Babilończycy zajęli miejscowość Tarbizu, położoną na obrzeżach Niniwy, skąd Asyryjczycy wyprowadzili sieć kanałów. I mając tą miejscowość w swoich rękach, mogli zgromadzić przed śluzami ogromną ilość wody. I kiedy te śluzy poszły, wówczas ta masa wody uderzyła i podmyła mury i mur w pewnym miejscu pękł i padł. I co teraz w mieście się stało? Wybuchła ogromna panika, bo wszyscy pamiętali to asyryjskie proroctwo, że Niniwa padnie, kiedy Tygrys skieruje przeciwko niej swoje wody. A więc wybuchła wielka panika i miasto w krótkim czasie dostało się w ręce najeźdźców. Co zrobił Sardonipal? Wtedy kazał rozpalić w swoim pałacu wielki ogień i w jednej sali zgromadził swój najwspanialszy dobytek, swoje drogie szaty, swoje kosztowności, swój skarbiec, swoje najlepsze konie, nałożnice. Cały dobytek zamknął się w tej komnacie i kazał rozpalić ogromny ogień i nikogo stamtąd nie wypuścił i sam też tam zginął. Dlaczego? Bo Asyryjczycy nigdy nie okazywali litości pokonanym, którzy stawiali opór, którzy nie poddawali im swojego miasta. Tym nigdy nie okazywali łaski i wiedział, że to samo jego spotka. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. I ta zwycięska armia zburzyła miasto, spaliła jego pałace. I dlatego też, kiedy Layard odkrył te dwa spalone pałace, to domyślił się, że to jest właśnie Niniwa. Interesujące jest to, jak literalnie wypełniły się proroctwa Sofoniasza i Nahuma. Bo popatrzmy, upojenie winem sprowadziło zagładę na mieszkańców Niniwy. Woda rzeki przełamała śluzy, budząc popłoch. Pałace strawił ogień. Niniwy nie odbudowano. Stała się pustkowiem. Wielka stolica poszła w zapomnienie. Jeśli porównamy los Niniwy z losem innych starożytnych stolic, to on był ciekawy, bo
nie wszystkie starożytne stolice spotkał taki los, bo ktoś mógłby powiedzieć, no wszystkie dawne metropolie zostały zniszczone, więc to proroctwo to nic wielkiego było zapowiedzieć, że zostanie zniszczone. Ale czy taki los spotkał Ateny albo Rzym na przykład? Istnieją do dziś, prawda? Niektóre starożytne imperia też przetrwały, Włochy czy Egipt. Natomiast Asyria zniknęła, a Niniwa bez śladu, stała się pustkowiem. Więc to nie była taka łatwa rzecz przepowiedzieć, że akurat Niniwę spotka taki los, czy Babilon spotka taki los. I to świadczy moim zdaniem za natchnieniem Pisma Świętego. I w związku z tym, że Niniwa została tak dokumentnie zniszczona i nigdy już nie została zamieszkana, tak jak zapowiedział to prorok Boży, to te piaski zasypały te ruiny i powstało wzgórze. I w związku z tym w XIX wieku jeszcze wcześniej, bo już w starożytności, kiedy grecki wódz i historyk Ksenofont przechodził zaledwie wiek czy dwa wieki później w pobliżu ruin Niniwy, to już wtedy nikt mu nie mógł podać nawet nazwy tego miasta. I dlatego też w XIX wieku, kiedy nie było śladu po tych wielkich metropoliach w Mezopotamii, wielu z tego braku dowodów wyciągało wnioski pochopne, że Pismo Święte nie jest wiarygodne, bo nie mamy śladów pozostałości po takich wielkich imperiach, po takich stolicach, a nawet i Asyrię traktowano jedynie jako legendę. Także archeolog Siegfried Horn napisał takie słowa. Czy jest możliwe, brzmiał zarzut, żeby miasto o takiej sławie i wielkości zostało zwyczajnie starte z powierzchni ziemi, tak że nikt nie zna nawet jego położenia? Wielu historyków końca XIX i początku XX wieku powątpiewało wręcz w istnienie tak dużej asyryjskiej stolicy. Sądzili oni, że antyczni sprawozdawcy przesadzili i miasto było faktycznie małe i bez znaczenia. Ale okazuje się, że nie. Że było to potężne miasto, potężna metropolia i że jej los był dokładnie taki, jaki zapowiedzieli prorocy biblijni. Także odkrycie asyryjskich miast potwierdziło wiarygodność, rzetelność Starego Testamentu, a z kolei wypełnienie proroctw starotestamentowych w sposób tak dosłowny, tak literalny świadczy o natchnieniu Pisma Świętego. Nie jest to coś dziwnego, bo już w Nowym Testamencie apostołowie pisali, że tak właśnie jest, że Stary i Nowy Testament, że Pismo Święte, że to jest Słowo Boże natchnione przez Ducha Świętego i dlatego ostaje się próbie czasu. I chciałbym zakończyć tym cytatem z drugiego listu Piotra, pierwszy rozdział i werset 19. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni święcącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Amen.